Poprzednio w DMC Devil May Cry. Virgil, I'm so glad you're here. I thought I would never see you again. Virgil, what's happened? He's dead. How? It was me. What? I killed him. You killed him? How could you? He was your brother. He was your favorite. I could never be like him. Always waiting in his shadow, always second best. Well, not anymore. I always loved you equally. You saved me from this, to break my heart. Why? Look at me, Virgil. I'm here to say goodbye. What have you become? We gave you power, and you used it to kill. After everything we taught you. Everything you taught me was wrong. All you gave me was power, nothing else. I brought you into this world. Gave you love. Doesn't that mean anything to you? Where's your heart? I no longer have one, Mother. No. Virgil! Goodbye. Please! Don't leave me! Virgil! Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie po dla mnie tygodniowej przerwie, dla was jako takiej, no przynajmniej dla tych, którzy oglądają, ale witam się z wami w kolejnym odcinku, zagrajmy w DMC Devil May Cry, Upadek Virgila, w którym przejdziemy piątą misję fabularną, znaczy fabularną, po prostu piątą misję tego dodatku, na poziomie Nephilim, w którym, jeśli dobrze myślę, zmierzymy się sami ze sobą. Ale zobaczymy, co będzie. Z szybką drogą drobnego wyjaśnienia, przeszedłem sobie poprzednie misje na potrójne S. No, od początku właściwie. I pozwoliło mi to na zdobycie tylu punktów, że udało mi się wykupić demoniczne Yamato na full. Oraz miecz iluzji, te miecze burzy. Ale mam jeszcze jeden punkt do wydania. I co najważniejsze, dalej się to nabija. A to już mówi mi, że przynajmniej za tę walkę. Albo w tej, albo w kolejnej misji dostaniemy jakiegoś upgrade'a, którego będziemy mogli sobie... Masło maślane upgrade'ować, no ale nie mam lepszego słowa na to. No ale nic to, bez zbędnego przedłużania, lecimy z misją. Co to się takiego od Janie Pawli? Zły duch Virgila. A, fusy. Wow! Skubanie! O, au! Aj. No, to mi nie do końca wyszło. Wow, ty! Ty, gość robi lepsze kombo niż ja. Ła! Bardzo nie sprawdzę te... Czekaj, jak to było? Tak!
Dobrze myślałem. Ej, ale uniknął tego, co za gnój! O, o, myślisz, że taki jesteś cwany? Myślisz, że jesteś taki cwany? Ej, no czemu ja nie mogę mu tego... Ha, silniejsze mam! Hm. Nice! Ej, halo! Coś ty celował, typie? Okej, ta walka może być interesująca. Zdem? Ej, no czemu on... Ja się łapię w jego... sąd, a on się nie łapie w mój. O, teraz się dopiero udało. No idealne, na idealne cięcie. Aha! O, taki cwany! Dobra, trzeba unikać. Ale w dobrym momencie. Ej, ja też tak chcę! Aj! Kurde. Dobra, teraz się udało. Za wcześnie. Za wcześnie. Dobra, jest. To masz mieczyki tak na start. Au. Hm. Miałem dlatego powiedzieć, jak ja tego uniknąłem. Kurde, no. Jak jest mi zaliczyło perfekcyjny unik? Jakim prawem? Dalej. Wow. Ej, no liczyłem na coś lepszego. Ha! Jezus, ja w ogóle... ja tu dostanę D jak nic za całą tą misję. Ja go prawie sklepałem, a ja mam ledwo 9000 punktów. Ja nieraz mi się ocenę S nie udało tu wbić. Mogę mu to odbić przez to w pysk, dobra. Dobra, czyli co, teraz pewnie to samo? Ja. Yeah. O! A, teraz większej ilości. Może jeszcze walnij to i to naraz, żeby było śmieszniej. Zajebiste mam wyczucie, no. Dobra, tu się nawet, że... udało. O, proszę. To powinno się... To już nie powinno wykonać... Co jest? Halo? Czy on mi wyłączył moje miecze? Au, 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 au. Dobra, nie. O! O! No to problem dla mnie, drobny. Nie chciałbym stracić za dużo punktów. No. Dobrze. Ej, co? Tak, chcę użyć kuli, no ale kurde, przecież zrobiłem unik. No i proszę bardzo, zaraz po zakończeniu go załatwiłem jednym ciosem. Wchłonęliśmy go?
Wow. Nieźle. C, nie dziwię się w ogóle. Czas B, o dziwo. S? A. No pewnie jakbym nie zginął, to może byłoby S. Oj, tylko dwa upgrade'y będą, widzę. Kolejna szansa. Okej, mogę? Chyba jeszcze nie. Czyli muszę rozpocząć misję. No ale nie zrobię odcinka na 6 minut, no szanujmy się trochę, nie? Dobra. Itemy, itemy proszę. Diabelski krzyżyk. Czy demoni... A, na zwykły mi nie stać. No to diabelski poproszę. To jest po 3,5 tysiąca na każdy. Jedną dużą gwiazdkę. No i nie stać mi na uzupełnienie kuli. No to trudno się mówi, to wezmę sobie dużą gwiazdkę zawieszenia. Tak na wszelki. Dobra, lecimy kolejną misję. Czy to już będzie koniec? No wyglądamy przepotężnie. Nie no, wyglądamy kozacko, jeśli mam być szczery. Okej, zaczynamy trochę tak samo jak w pierwszej misji. Przywołać sobowtóra! Czyli to co on robił na tym. Kiedy z Dante walczył. Ale on jakby... dwie jakby swoje kopie chyba przywołał na niektórym ataku. O, nie gadaj! On będzie i teraz będzie dosłownie powtarzał moje te ataki? Okej. Okay. To mi trochę średnio wyszło. A, no nie, to już też był wulkan. Ale już Sun Sentinel. Kurde, dajcie mi zrobić to, co chcę. Ło, ale jak on mocno ciągnie z tego. Z tego zawieszenia. Mo. Nice. Dawaj. Pięknie. Nie mam dlatego powiedzieć, jak on mnie nie trafił, ale nie wiem, czy chcę wiedzieć. O, a to nawet ładnie wyszło. Taki kopniaczek w plecy. Okej, są tu teraz jakieś sekrety może? Chwilowo nie widzę. A, czekaj, słyszałem duszę. A, proszę, jak... Zajebiście, miałem S i zostałem na B. Dobra, jak to wygląda? Jeszcze 4 dusze i 5 fragmentów. Czyli jeśli dobrze liczę, cały krzyż... jeszcze 2 krzyżyki mogę łącznie tutaj zdobyć. Tylko z tych fragmentów krzyżyka, które tu są. Okej, no tu się nie popisałem. Teraz... tutaj... tutaj... Jest pierwszy fragment i krzyżyk zdrowia za free. Ale chyba tu też duszę słyszałem, tak mi się wydaje. Tylko jeśli tak, to nie jestem do końca pewien, gdzie ona może być. Brawo! Popisałeś się. No dobra, na razie to handlożyć. Okej, tu jest dziurwa. I
Jest tutaj drugi raz schowany dusza? A patrzcie, jest drugi raz w tym samym miejscu, dobra. Tylko trochę wyżej tym razem. No. Kurde, ale weź traw chociaż, nie? No. Dobra, czy to jest posąg? A nie, czekaj, nie, posąg to był chyba kawałek dalej. Tu był wcześniej krzyżyk, ale teraz... Niestety, niestety go nie ma. Znowu to turboswakerskie po prostu przesuwanie demonicznym chwytem tego wszystkiego. Okej, okay, tam widzę. O, super! To mi było po prostu potrzebne, nie? A, parada! Dziwko! Kurde, myślałem, że udało mi się to chopić, no. Aj! To się mogło udać. Podkreślam, mogło. Ale oczywiście, jako że ja to udało mi się to perfekcyjnie spierdolić tylko i wyłącznie. No jasne, no oczywiście, wiedźma nie może się... Jesus, mać! Chodź tu. Dobra, to się powiedzmy, że udało. O nie, o nie, o nie! Nie, nie to. Au. Au. Poproszę was tutaj. Ktoś jeszcze? Tak, kolejne. Okej, to tak średnio wyszło, tak jakbym chciał, żeby wyszło. No, o, dobra. Tnij. Jakimś cudem mi perfekcyjne cięcie wyszło. No i proszę was, zabójstwo z otoczeniem i wbiłem sobie ponownie na S. Okej, tam był wcześniej krzyżyk zdrowia, ale... Znaczy krzyżyk, fragment krzyżyka, ale już go tam nie ma. A nie, to nie dusza, kurde. Gwiazdka zawieszenia. No jestem tak ciupkę rozczarowany. Jakbyś tam to dali w tym samym miejscu, to też mogli. Okej, okay, tam była wcześniej chyba... Nie, tam był wcześniej fragment krzyżyka, ale... Teraz jest to zawalone. Tutaj nie ma nic. No, mówiłem, że to się mogło źle skończyć i jak już dobrze było, to oczywiście... Musiałem coś gadać, nie? Bang. Tniemy, tniemy. Ła. Dobra, sobowtór, please. Ja, to jest taki drobny problem tego sobowtóra, mi się wydaje. Jakiś już czuję totalny po prostu słagiem, nie? Wcześniej drobny problem, teraz nie mam na to czasu. Dobra, sobowtór. A? Virgil wykorzystuje wewnętrzną diabelską moc i przywołuje swojego sobowtóra, który pomaga mu w walce. O! Przełączanie trybu sobowtóra umożliwia aktywowanie określonego trybu ataku sobowtóra Virgila, dzięki czemu ich ataki nie będą synchroniczne. Pełny tryb naśladowania można znowu włączyć po ponownym wybraniu aktualnego trybu. I przełączanie... Z opóźnieniem. A nie, opóźnienie po prostu, zwykłe. Dobra, no biorę to, no bo nie mam nic innego do wzięcia, ale jakby... Jak to ma działać? Czekaj, pokaż mi to. To jest co?
lewo, prawo, góra na krzyżaku, typ ataku. A rozumiem, że lewo, prawo to jest anielski, demoniczny, a góra to jest zwykły, a dół to jest po prostu lekkie opóźnienie ataku, tak? Jakby dostałem to pierwszy raz to dostałem w łapę, nie wiem jak to działa. Oj, coś bardzo nie chcę, żebyśmy stąd wyszli. No nie, dlaczego? Już naprawdę mogliście odpuścić z tymi przeciwnikami. Chryste, jak ja tego nienawidzę. A dajcie mi tu jeszcze te normalnie opcje demoniczne, anielska, to was chyba zabije. Osobiście was po prostu wypatroszę, nie? Idę. Aj, to za późno. Idealne cięcie uratowało mnie od oberwania od tego niszczyciela, no XD po prostu. O, Jesus! O, chyba mi na niego parada przed chwilą wleciała, ale nie jestem pewien. To natomiast wszedł zajebiście perfekcyjny unik. No i... Lucky. O, to nawet ładnie wyszło. A, wulkan tylko. Niestety, niestety. Ha! No przecież... Wziąłem unik do czystej cholery. Czystej? Co jaka to za głupoty? Oj, to jest teraz to, co ma ten... To co jak walczyłem z... jako Dante, kiedy walczyłem z Virgilem, to jest to, co... Ten atak był od niego. Dobra, demoniczny. Żartujesz, tak? Co to było przed chwilą? XD, double XD. Dobra, stop. Poproszę dużą żywotności. Na razie mało zawieszenia. Tniemy, tniemy! Co, nagle się zachciało uciekać? Cwaniaki zadychę? No, dawaj, dawaj. Kurde, ale nie uciekaj. Jak już walczysz, to walcz. Ale Virgil akurat w stosunku do tych piesków to jest akurat lepiej, powiedzmy, urobiony. O, ej, ładnie to nawet wyglądało. Niestety były to dwa osobne ataki, ale wyglądało to dość ładnie. Dobra, wcześniej szliśmy jakoś w tamtym kierunku. Teraz idziemy tędy. Okej, czy teraz tutaj coś się chowa? A jest też prawdziwie tak aktywny! Teraz go słyszę dopiero. Coś tu jest w pobliżu. Jakby na górze, no ale nie mogę tam się teleportować w ogóle. Tędy jakoś? Nie, tędy przyszedłem, no to by było bez sensu. A tędy nie wejdę. Chyba. Oje, o nie! O nie, chyba wiem co trzeba było. Musiałem w walce z nimi to chyba zestrzelić w cudzysłowie. O! Okej, tego się nie spodziewałem. Chyba powinienem. Idź. No ej, really typie? To jakoś wyglądało, powiedzmy.
Nie tego cienia zgarnąłem. Chciałem te... No, znowu nie tego. Super, jeszcze... Jak nie zauważyłem tego, że on na mnie leci z tą kosą? Dobra, pojawić mi się obaj. Okej, okay, to było zajebiście... Nie, zajebiście niestylowe, mówiąc krótko. Dobra, sobowtór. Normalny. XD. Double XD. Ono tu, ty durna pizdo. Ile można? Serio? No, dawaj, dawaj, dawaj. Ładnie. Jesus, mać! No, parada totalnym przypadkiem. Mi się akurat babka wystawiła. Chodź tu! Ona jeszcze żyje. Nice. Jeszcze lepiej. Dobra, stop. Pokaż się jeden z drugim. Chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, mówię. XD. Możesz mi wziąć tą, którą celuję? Dobra, powiedzmy, że to nawet jakoś wyszło. Ale styl to mi tu leci jak łeb na szyję normalnie. Dobra, tam idę. To się nie rozpada, ale też nie widzę tutaj niczego do zebrania. Okej, okay, tam było wcześniej chyba dusza, jeśli mnie pamięć nie myli. O, tu jak skubanie schowany. Który to już? To już trzeci. Na tym levelu, a połowa przedostatniego krzyżyka. O kurde. No, tego bym się nie spodziewał tu znaleźć. Mogę się po prostu tak tepnąć jeszcze trochę wyżej. No, ale bez żartów, no. Ile to ciosów przyjęło? Okej, okay, jeszcze coś tu tak... schowane? Chyba nie. No dobra. O! Myślałem, że będzie walka, a nie. To się po prostu rozpada. To lecimy dalej. Okej, okay, tutaj dalsza... Myślę, że ucieczka to nie jest złe słowo. No, are you fucking serious? I oczywiście zaczynam od tego miejsca. W ogóle mam resztkę HP i nie mam kolejnej gwiazdki, żeby się wyleczyć. No, to żem się popisał. A niestety Virgil ma to do siebie, że on się nie leczy podczas używania diabelskiego zawieszenia. Brawo, brawo, to mi się udało. Perfekcyjnie spieprzyć. To jest trochę śmieszne, czemu Virgil podczas... używania zawieszenia się nie leczy, a Dante tak. Dobra. Kurde, ale nie będzie full teraz. Chyba, że jeszcze będzie kawałek dalej do przejścia. Ale wydaje mi się, że to jest raczej koniec. Wiecie, la grande finale. Tak średnio wyszło.
To wyszło... Nie wiem jak wyszło, nie wiem jak to określić nawet. No chodź, no chodź. Ha, tego się nie spodziewałeś, co? Serio, wulkan? Powinien być atom. Teraz wyszedł atom. Ale nie spami ciągle tym atakiem. Aha. Ciekawe. Nie bardzo. No. Okej, to było nawet ładne. A to mnie zajebiście wkurzyło. Dobra. Proszę moją ochronną barierę mieczy. Że nie zabiłem go tym. No ale on za to zabił mnie, no zajebiście. Jak ktoś to będzie znowu koniec poziomu. A oczywiście, żeby nie było zbyt łatwo. Jest jeszcze to. I walczyłem z tym w poprzednim odcinku, nie pamiętam po tygodniu jak to się nazywa. Ale jak to było? Nie, to nie było pogromca. Dręczyciel chyba? Jakoś tak to się nazywało? Ja pierdzielę, to jest, no pieprzony Malphite! To różne, że jego głazy nie wybuchają jak na nie wejdziesz. Go cię gonią jak pojebane. Dobra, sobowtór. Demoniczny. Bo co on nie będzie anielski? Nie, bądź anielski. Au. Okej, tego nie było. Czemu ja do niego podchodzę? Spamię cię tak, że go trochę wkurzę. Robię unik w bok, a gra nie wychwytuje uniku, halo. Okej, to nawet fajnie się skończyło. Szkoda, że zostałem przy okazji nieźle w pysk. Dobra, zobaczmy, czy to jest zakończenie DLC? Czy jednak będzie coś jeszcze? No bo to jakby była ucieczka, tak? Tak, jesteśmy na tym grobie. W realnym świecie, powiedzmy. No, w realnym. No nie, co teraz? O, widzę... O, świetnie, jeszcze dojdzie mi ten. Niszczyciel i tak dalej. O! Pokłoniły mi się! Znaczy mi, Virgilowi. Wszystkie rodzaje demonów z całej gry właśnie za nim podążają. I to jest koniec! Ale co się stało teraz jakby? W sensie, co on... Bo wiemy, że on chciał królować zamiast Mundusa, no to jakby co teraz? Demony zobaczyły w nim, jakby nie wiem, zdominował je? Na tej zasadzie to ma teraz wyglądać, że jakby on je wziął, zdominował, teraz wy służycie mnie? Coś takiego? Nie wiem jak to rozumieć. Autentycznie. Wydaje mi się, że na takiej zasadzie powinienem.
I am a little confused now. Okej, mogę pominąć? Mogę pominąć, dobra. Mamy odmienne dusze, bracie. Dobra. Mogę potrójne za styl! Jestem w szoku. Mówię teraz serio. Nie spodziewałem się, że będzie potrójne za styl, po tym jaki wpierdziel dostałem. No, to było do przewidzenia akurat. Dobra. No i bank. Sense part odblokowany. Tak więc, to samo co u Dantego mnie teraz czeka, czyli przechodzenie kolejnych misji na kolejnych trybach. Ale jako iż dodatek jest dość krótki, no to w miarę łatwo to pójdzie. Ale kurde, tutaj tak mało zabrakło, no. Jakbym miał troszeczkę więcej... Znaczy, no tutaj trochę więcej miałbym punktów, a tu bym więcej zebrał, to może byłoby potrójne S. I teraz by padła trofka, czy tam osiągnięcie za potrójne S na wszystkich misjach na Nephilimie. No dobra, ode mnie póki co to tyle, ja zabieram się za resztę, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Cześć.